Firma Paget to jest holding, który skupia kilka działalności. Najważniejszą działalnością jest produkcja sklejki. W 1997 roku spółka została skomercjalizowana i weszła na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Przychodząc do spółki w 2008 roku, zanim okazało się, że spółka posiada dużo toksycznych opcji walutowych, pożyczyłem spore środki od mojej rodziny i kupiłem sporo akcji firmy Paget. Także na początku motywacją było przede wszystkim, żeby ta organizacja przetrwała. Rozpoczęliśmy restrukturyzację tego biznesu. Część z biznesu zlikwidowaliśmy, zostawiliśmy działalność sklejkową i meblową i z zysków, które później pojawiły się w spółce, zainwestowaliśmy w inne biznesy. Nasz biznes nie jest uzależniony od jednego przemysłu. Moją ambicją jest przekształcenie tej organizacji w organizację o charakterze ponadnarodowym. Nie chcemy być prostym eksporterem, tylko chcemy budować procesy, które dadzą nam przewagę konkurencyjną na tych rynkach eksportowych.